Początek maja dla wielu oznacza przede wszystkim huczne świętowanie. Okazji do dobrej, patriotycznej zabawy nie zabrakło także w Bytomiu. W przypadającym 2 maja Dniu Flagi RP chętni mogli stać się częścią biało-czerwonej. Wszystko za sprawą historycznego happeningu zorganizowanego na bytomskim rynku. Podczas wydarzenia nie zabrakło także pokazu mody z okresu dwudziestolecia międzywojennego, muzycznej oprawy, a nawet spaceru w towarzystwie Wojciecha Korfantego. Z kolei Święto Narodowe 3 maja rozpoczął tradycyjny bieg zorganizowany w Parku Miejskim imienia Franciszka Kachla. Cudowne przeżycie, także polecamy i biegniemy następnym razem. Dla mnie bardzo fajny bieg, coś rekreacyjnego. Coś się pobiega, coś się na sportowo zrobi. Polecamy wszystkim, naprawdę zejdźcie z tych kanap i zacznijcie coś robić, uprawiać sport. Naprawdę to jest ważne dla nas teraz, bo dużo to nam daje. Polecam. Bardzo się podoba, dlatego że ja też bardzo dużo biegam. No, żeby być dumnym z siebie, żeby jednak mieć satysfakcję, że dobiegłaś do mety, nieważne czy jesteś pierwsza czy ostatnia. Dla wielu mieszkańców to właśnie aktywność fizyczna jest najlepszym sposobem na upamiętnienie ważnych dla kraju wydarzeń historycznych. Zawsze staram się być na tyle tak, pamiętać o tych świętach i tak dalej. Jeżeli są jakieś takie, powiedzmy, no, imprezy tego typu, często uczestniczę, czy to bieg, czy tam jakieś tego, ale nie aż tak fanatycznie. Ostatni dzień majówki umilił także rodzinny piknik z licznymi kreatywnymi warsztatami. Na scenie amfiteatru przy Polanie Piknikowej swoje zdolności zaprezentował Mały Rozbark czy Kwintet Denty z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej oraz Górnicza Orkiestra Dęta Bytom imienia Józefa Słodczyka. Podczas spotkania na trawie o patriotyzmie z najmłodszymi rozmawiał prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Szerokie pojęcie z powodzeniem definiowali także pozostali mieszkańcy. Czym jest patriotyzm? No przede wszystkim szacunkiem do swojego kraju. To jest przede wszystkim to, że uczestniczymy w życiu społeczeństwa, oddajemy się, funkcjonujemy w sposób prawidłowy i nie szkodzimy przede wszystkim, nie szkodzić.